Cześć. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, wiedzą, że dostałem australijskie obywatelstwo. I jedna z zalet jest taka, że jeżeli teraz popełnię jakieś drobne przestępstwo, to nie zostanę wyrzucony z kraju. W związku z tym rozwinąłem sobie nowe hobby, kupiłem wytrychy i chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Dodatkowo kupiłem taką przeźroczystą kutkę do ćwiczeń. Zacznijmy od tego, jak działa taki prosty zamek. Z reguły mamy na sprężynkach takie piny i jeżeli wkładamy klucz, to te piny ustawiają się na odpowiednich pozycjach i możemy obrócić zamek. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli pin zostanie podniesiony zbyt wysoko, to zamek również będzie zablokowany. Musi się on znajdować na dokładnej pozycji. Przejdźmy teraz do wytrychów. Są one bardzo cienkie, możemy je wsadzić w zamek i indywidualnie podnosić każdy pojedynczy pin. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli przestanę przykładać siłę, no to ten pin wraca na swoją pierwotną pozycję, i z tego powodu bardzo ciężko jest idealnie ustawić wszystkie 6 pinów jednocześnie. Ale jeżeli dodatkowo weźmiemy klucz napinający i będziemy używali takiej siły, jakbyśmy chcieli otwierać zamek, to wtedy pin nie wraca do swojej oryginalnej pozycji, a zostaje w pozycji, która otwiera zamek. Teraz wystarczy ustawić wszystkie przy lekkim naciskaniu na ten klucz napinający i kółka jest otwarta. Weźmy teraz walizkę z szyfrem. Bardzo często nie potrzebujemy nawet wytrychów, bo z boku tych pokrętł widzimy mechanizm zamka. Teraz, jeżeli będziemy kręcili tymi pokrętłami, to prędzej czy później zobaczymy takie dziury, i teraz trzeba ustawić wszystkie trzy pokrętła tak, aby ta dziura była skierowana w naszą stronę. Jest to prawidłowe ustawienie, ale niekoniecznie poprawne cyfry. Teraz musimy przesuwać o jeden wszystkie trzy, próbować otworzyć. Znowu przesuwać o jeden wszystkie trzy, próbować otworzyć. I tak maksymalnie musimy to zrobić 10 razy, ale prędzej czy później walizka będzie otwarta. Jeżeli wasza walizka ma zamek TSA, to sprawa jest jeszcze prostsza. Po pierwsze, klucze TSA można kupić w internecie. Po drugie, z reguły te zamki mają 2-3 piny, także bardzo łatwo można je otworzyć wytrychem. No tak, ale ćwiczeniowa kutka czy zamek w walizce to raczej proste zamki, a co z zamkami w drzwiach? Nie ma najmniejszego problemu, abym otworzył moje drzwi balkonowe. Również moje drzwi wejściowe udało mi się otworzyć w mniej niż minutę. W Polsce drzwi często wyposażone są w profesjonalne zamki antywłamaniowe. Jednakże musimy wziąć pod uwagę to, że ja jestem włamywaczem od kilku dni, natomiast prawdziwi włamywacze mają dużo lepsze umiejętności i dużo lepsze narzędzia. W internecie bez problemu możemy kupić dekodery zamków nawiercanych, klucze uderzeniowe czy pik pistolety oraz inne cuda. W Izraelu są dosyć mocno przeczuleni na punkcie bezpieczeństwa i wiele drzwi ma zamontowane zamki antywłamaniowe typu RAF Bariach. Jeżeli spojrzymy na klucz to ma on po bokach jakieś takie dziwne piny i mogłoby się wydawać, że bardzo trudno jest otworzyć taki zamek. Natomiast jest na YouTubie taki kanał o nazwie Lockpicking Lawyer, gdzie gość otwiera różnego rodzaju zamki, pokazuje jak to robić. Obejrzałem odcinek o właśnie tych izraelskich zamkach, i okazało się, że otworzenie go zajęło mu niecałe 3 minuty. Nie nagrałem tego odcinka, aby uczyć Was, jak otwierać zamki, bo jestem kompletnym amatorem. Jednakże ja byłem w głębokim szoku i chciałem Wam pokazać, jak pozorne bezpieczeństwo dają nam wszelkiego rodzaju zamki. Moim zdaniem zamek jest bardzo łatwo otworzyć, i dlatego, jeżeli macie jakieś wartościowe przedmioty w domu, to być może warto pomyśleć o dodatkowych zabezpieczeniach typu alarmy, kamery czy po prostu ubezpieczyć mieszkanie na wypadek kradzieży. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!